Witajcie! Tu Malta Tarasiuk, początkująca pisarka, artystka cyfrowa i youtuberka. Jestem tutaj dzisiaj z wami, by mówić o pierwszym tomie Wojowników Erin Hunter, zależnie od tłumaczenia. Ucieczka w dzicz lub na wolności. Nie będę mówić o tej książce sama, gdyż jest ze mną... Ta sama osoba co zwykle. Royze! Tak, jako że mamy Dzień Kota, no i być może niektórzy z was wiedzą albo nie wiedzą, z Martą mieliśmy coś w rodzaju umowy, że na każde 3 tomy animorstwów przypada 1 tom kotków, no inaczej czas, żebym teraz to ja wzięła się za coś, czego wcześniej totalnie nie znałam. Trochę znałaś, bo Skrzydła Ognia są pisane przez jedną osób, które tworzyły Wojowników. Ja tyle o tym wiedziałam, że to są kotki mordujące się nawzajem. I to była cała moja wiedza na ten temat. Bo właśnie, żeby wszystkim uświadomić, Erin Hunter to nie jest jedna osoba, to cała grupa osób. Początkowo były to 3 panie, ale później się zmieniały grupy, jedna pani odeszła, cała kupa doszła i obecnie tylko wiemy, że pracuje nad tym jakiś zespół. Nie wiemy, kto dokładnie wchodzi w jego skład, znamy tylko parę osób i właśnie autorka Skrzydeł Ognia jest jedną z tych osób, chociaż czasami akurat nie pisze, robi sobie przerwy, bo pracuje nad Skrzydłami Ognia. Czyli ona naraz ciągnie i kotki, i smoczki. Tak. Okay. Musi być bardzo zajętą kobietą. Ale my tutaj nie mamy mówić o smoczkach, tylko o kotkach. Ta część będzie bez spoilerów, więc nawet jeśli nie czytaliście Wojowników, a tak widzieliście, że tyle filmów o nich robi, myślicie o czytaniu, to jest podcast dla was. Ogólnie do kotków podchodziłam dosyć sceptycznie, jako że wow, kotki mordujące się nawzajem. No i ogólnie trochę też mam taki problem, bym powiedziała, że mam trudność z utożsamieniem się z postacią, która nie jest względnie humanoidalna, bo jednak wciąż mam z tyłu głowy, że to jest jednak zwierzę, że kotek miał te sprawy. I te uczucie w sumie tak do 3/4 mi towarzyszyło, a potem na czas finału zniknęło i potem znowu wróciło. To może teraz tak krótko, bez żadnych spoilerów. Oczywiście powiemy, o czym ta książka jest. Kotki, las, mało jedzenia, ojej, bieda. Mniej więcej tak, tylko może tak trochę pełniej. Jest to historia o... Będziemy używać właśnie imion anglojęzycznych, czy próbujemy znaczy, polskich? Ja czytałam polskiego e-booka, więc ja jestem przyzwyczajona do Polski. Chociaż doszło do mnie słuchy, jak fandom Wojowników ma stosunek do spolszczeń, to ja ich będę triggerować, bo mówię no na tym, na czym znam. Przypominam, że zagrożenie nam śmiercią, że używamy nie takiego tłumaczenia jak trzeba, jest się banowanym. Które polskie tłumaczenie czytałaś? Bo są 2. Ucieczka w dzicz to był ten tytuł. Aha, czyli te nowsze. W każdym razie tak, miałam do czynienia z ucieczką w dzicz. W takim razie główny bohater w tym momencie nazywa się... Zaczyna jako Rdzawy. Tak, Rdzawy. Bo we wcześniejszym Ludzielec się nazywał. A jak on był? Rusty w oryginale? Tak, tak. Rusty, no właśnie, tak mi się wydawało. Które ty tłumaczenie tego imienia byś wybrała? Znaczy, bardziej do kotów się mówi Rudzielec mimo wszystko, że jest Rudy Rudzielec. Bardziej niż Rdzawy, moim zdaniem. Ja kiedyś właśnie skłaniałam, że ja bym to przetłumaczyła jako Ludzik, bo zwykle się nadaje kotom imiona, które nie mają dużo sylab. Albo Ryży. O, dobre, najlepsze tłumaczenie, Ryży! Nie wiem właśnie, na ile to jest regionalne czy nie, ale przynajmniej w naszych stronach praktycznie, jak pójdziecie na wieś i po prostu spytacie o rudego kota, to wam babinka spyta, czy wam chodzi o ryżego, więc Ryży, myślę, też byłby okej. Okay. Ale nawet ma taką samą liczbę sylab, co Rusty, i też się kończy na y. Najlepsze tłumaczenie, Royce, powinniście zatrudnić w nowej baśni. Spoko. Jakby coś, to Amber? Amber tak to tłumaczył? To było pierwsze tłumaczenie, to jest nowa baśń. Nowa baśń, jakby co, to wiecie, to ten, wiecie gdzie mnie szukać. Ja wam przetłumaczę. Ale oni nie wiedzą gdzie cię szukać, nigdy nie podawaj żadnego kontaktu do siebie. Okej, okej. To nie jest ważne. Jak chcecie do czegoś zatrudnić Royce, kontaktujcie się przeze mnie. Albo piszcie w komentarzach, bo Royce zawsze czyta sekcję z komentarzami pod podcastami. Zdarza mi się, tak, ale... Ale tak, wracajmy do Ryżego. To on jest głównym bohaterem, jest sobie domowym kotkiem, ma właściciela, ale... Odczuwa pustkę w życiu, jest jak księżniczka, która chce się uwolnić. Tak, on chce więcej w swym życiu. Tak. I jedzenie mu nie smakuje, i woda w domu nie smakuje, woli pić z kałuż i ma ludzi, jak on to by mysze chciał złapać. Tak, i dręczą go koszmary. To takie sny łamane na koszmary, bo chce złapać mysze, a w prawdziwym życiu nie może. No. Bo nie umie. Ale tak bardzo chce złapać tą myszę, że wreszcie idzie do lasu. Pomimo ostrzeżeń swoich kolegów. Ej, w lesie żyją dzikie koty. Zjedzą cię.
One... Okej, spoko. I poszedł. Jest wpadł na dzikie koty. Kto by się spodziewał. Znaczy, ogólnie też jest taki tom bardzo wprowadzający, nie, w to wszystko, więc mi nic dziwnego, że mamy takiego głównego bohatera, a nie innego, na zasadzie, wiesz, totalny świeżak, w ogóle pieszczoszek dwunogów i w ogóle, więc tutaj właśnie będzie dużo ekspozycji właśnie z tego powodu, że no, ryży też się musi czegoś nauczyć i właśnie tak na samym początku dostajemy ogromną liczbę ekspozycji, nie, na sam początek. Tak, bo akurat to życie w dzikich kotów jest w tej serii na tyle skomplikowane, że gdybyśmy zaczęli kogoś, kto już żyje w tej kulturze, to wszystko zna i nic mu nikt nie tłumaczy, bo on wszystko wie, to by się czytelnik mocno zagubił, tym bardziej, że to nawet ma być nie książka dla młodzieży, tylko dla dzieci. No, okej. Tak, przeczytałeś książkę dla dzieci, nie dla młodzieży. No dobrze, muzyka jest bardzo graficzna, nie była, więc w sumie... W sumie animocy też są dla dzieci. No, widzę podobne klimaty, ale wracają. Tak, tak. I właśnie na szczęście Ryszy nie ginie, ale robi takie dobre wrażenie na tych dzikich kotach, że zapraszają go, ej, żyj z nami, bo nam to... W zasadzie, żyj z nami, wiemy, że to odpowiedzialna decyzja, wracaj, czego przyjdź jutro. To się... Albo cię weźmiemy, albo tu się nie zjawisz i zapomnimy o całej sprawie. Zjawił się. Zjawił się, tak, zdecydowanie się zjawił. Jeśli myślicie, że to spoilery, to który to był rozdział trzeci? Trzeci, tak, jakoś na samym początku, więc... W ogóle kiedy pierwszy tom Wojowników powstał? 2003. O. 15 lat temu. Ludzie, jeśli jeszcze tego nie przeczytaliście... W takim razie, dlaczego robimy część bez spoilerów, jak ludzie mieli 15 lat, żeby to przeczytać? Bo ilekroć robię film o Wojownikach, to mi ktoś płacze w komentarzach, że mu spoileruje, bo on chce to przeczytać, tylko jeszcze nie przeczytał. Po co oglądać filmy o tym? A ja wiem. Ten wzruszam ramionami, wiem, że tego nie widzicie. No, ale kontynuując, w końcu, tak. Streszczamy więcej, czy tyle fabuły na razie starczy? Znaczy, możemy też wspomnieć, że właśnie jak dostajemy tę ekspozycję na twarz, no, że właśnie życie tych kotków leśnych, jak wspominałeś, jest bardziej skomplikowane niż, no, myśleliśmy. Ryży, rdzawy, rudy myślał. I że po prostu, no, jak już porzuci to swoje dawne życie, no to tak naprawdę wchodzi w sam środek konfliktu o las. Tak, mamy tutaj takie dosłownie wojny. Tak. No bo wiecie, wojownicy powinien się był tego spodziewać. Tak, ja już też wspominałam wcześniej, ojejku, nie ma jedzenia. Ogólnie, powiedz mi jak się mylę, ale z tego co ja zrozumiałam, głównie większość konfliktów jest dlatego, że są, istnieją sobie klany, grupki kotów. Generalnie raczej są spokrewnione, ale nie zawsze. Takie plemiona byśmy powiedzieli najprędzej. I głównym problemem jest to, że jest za mało ofiar na łowiskach. Więc główny konflikt taki mi się wydaje międzyklanowy się obchodzi tego, że po prostu nie mamy co jeść. Na przestrzeni serii były też konflikty typu jest susza, nie mamy co pić. Ogólnie mamy co jeść, nie mamy co pić, czyli najbardziej podstawowe potrzeby, tak. Też były konflikty typu ojej, nie mamy kociąt, ukradniemy cudze. Ale no, to, że nie mamy kociąt wynika też z warunków innych, nie? Tak, tak, tak. Na przykład nie mamy co jeść i giniemy. Albo kocięta nie mają co jeść i giną. Czasami też chodzi o to, że jakiś klan chce pokazać, że wcale nie jest słaby, więc atakuje inny. Ale generalnie na tym etapie chodzi o jedzenie. Tak, tak. A za co jeszcze mogę o tym powiedzieć? No zatrzymać mi się w takim momencie, że wtedy nic więcej nie można zrobić z tym. Możemy jeszcze dodać, że Ryży odkrywa także, że dołączenie do klanu nie jest takie proste i jest dużo rasizmu. Czy może nacjonalizmu? Ksenofobii. Tak, ksenofobii. To będzie raczej najbliższe. No bo nie wszystkim kotkom dzikim się podoba, że przychodzi nie dość, że pieszczok dwunogów, to jeszcze chce zostać jednym z nich. Tak. I pomimo tego, że nawet jak tam trenuje, to dalej go przezywają pieszczochem dwunogów i dla nich nie jest prawdziwym wojownikiem. I cokolwiek nie zrobi, co by sugerowało, że jest miękki, to od razu go pytają, czy na pewno jest lojalny i czy chce odejść z klanu. Ja w sumie zrozumiałe. No bo patrz na to właśnie z perspektywy... Nie chcę powiedzieć, na przykład Tygrysiego Pazura, no bo wiadomo, że on jest zły, ale... Nie spoileruj! Z perspektywy Tygrysiego Pazura, który jest osobnikiem bardzo surowym w swoich osądach. No i tak, no dostajesz jakąś przybłędę z zewnątrz. Nie wiadomo do końca skąd się wziął, gdzie się wziął. Coś się kręci, a poza tym przeszkadza w planach. To jest najgorsze. Więc jakie masz wrażenia po przeczytaniu tej książki? Lepsze niż myślałam? Jej, sukces! Znaczy już od razu powiem, że to mi się zdecydowanie bardziej podoba niż Skrzydła Ognia. O! Tak, bo mimo tego, że w Skrzydle Ognia tyle mówili, o Jezu, konflikt dwóch królowych, o Boże, koniec świata, o Jezu, tak... Tutaj to nie było bardzo wyczuwalne, wcześniej też o tym mówiłam. A tutaj faktycznie, że to było tak opisane, faktycznie nie ma jedzenia, koty są wychudłe, skundlone, trochę mają chorób nawet niektóre, przynajmniej ja to tak odniosłam. I faktycznie, no, ten konflikt wpływa na postacie. I też
giną postaci, które są nawet trochę ważne? Tak. Może nie mów, kto zginął, tak. Bo to spoiler. W każdym razie tak, są postacie nawet ważne i to nie są takie, wiecie, NPC-ty, że po prostu nawet jak zginiesz, tak naprawdę nic to nie zmieni, bo tutaj odmiany śmierci zmieniają bardzo dużo. Dokładnie. Ci, co czytali, pewnie wiemy, o czym mówimy, wiedzą, o czym mówimy. Zauważyłam pewne nieścisłości, jak czytałam tą książkę po raz kolejny. Mianowicie, ojej, nie mogę powiedzieć, bo to spoiler, ale są pewne nieścisłości, że edytor powinien to był wychwycić. Ale w sensie to są bardziej takie merytoryczne czy edytorskie? O czymś zapomniała autorka. Są jakieś zasady tej jej świata i ona zapomniała... To raczej merytoryczne. A, merytoryczne, okej. Okay. Tak, tak. Ogólnie się co też, jeżeli chodzi o tę książkę, to jedna rzecz, która mnie mocno przeraziła, to właśnie były imiona. Na dzień dobry w ogóle, no, to jeszcze będzie spoiler, jak powiemy, że Ryży dostaje nowe imię? Nie bardzo. Wszyscy się tego spodziewają. Tak, że jakoś tam Ryży zostaje tam wchłonięty w ten klan, no to dostaje nowe imię. No i każdy uczeń jest jakąś łapą. Na dzień dobry masz ognistą łapę, szarą łapę, kruczą łapę. I dopiero potem... Zapomniałaś o piaskowej łapie? To wiadomo, że oni powstali tylko po to, żeby się nabijać z głównych bohaterów i jego przyjaciół, więc... Przynajmniej na razie w tym tomie. Okej, okay, nie będę ci spoilować następnie. Tak, tak, wiem, że w 27 tomie to się zmienia, ale na razie mówimy o pierwszym. Okay. Więc na razie na pierwszym tomie po prostu, wiesz, to są takie, powiedziałam, mean girls, ale drugi to chyba chłop, więc... Minpel. Tak, mean cats po prostu. Mean team! Tak, i masz 5 łap i weź próbuję ogarnąć, która to która. No i jeszcze dodatkowo, no to też chyba nie taki wielki spoiler, zależnie od tego, na jakim etapie życia klanowego kot się znajduje, to ma inne imię, więc... Tak, i też odnośnie przywódców, no to chyba też nie jest spoiler, nie każdy przywódca to jest jakaś gwiazda. Też w prologu słyszymy, że... Tak, i powiedzmy, jest paru przywódców w jednym miejscu i mówi taka gwiazda, taka gwiazda, taka gwiazda, a czemu nie ma tej gwiazdy? On jest synem jeszcze innej gwiazdy i to mnie trochę przytłoczyło. Na dobry początek, ale w miarę to idzie ogarnąć. Skoro taka osoba z zewnątrz jak ja jest w stanie to względnie ogarnąć, to znaczy nie jest aż tak źle. Plus z przodu każdej książki, sam początku zawsze jest ściągawka. Tak, tak. Spis tych wszystkich kotów, jakie pełne funkcje. I to nie pomaga. To nie pomaga. Bo potem się napatrzysz na 5 rodzajów łap i w sumie to nie pamiętam. I guess. Ja w ogóle nie wiem, czemu byłam przekonana, przez jakiś czas mi się lwie serce z tego się pazurem mi się mylili. Bo duże koty. Bo duże koty, no i oni też byli duzi i no... Jeden taki, drugi taki, ale no wciąż jakoś trochę mi się wymieniali nawzajem imionami. Ciesz się, że jeszcze Lamparcie Gwiazdy nie ma. Ogólnie jest? Jest później. Poczekaj, bo jest piorun, jest rzeka, są ci źli z cienia, wiatr. I ci na niebie. Tak. Jest właśnie 4/5 klanów w tym tomie. Ludzie, którzy czytali do przodu, nie spoilerujcie. Na razie jest 4 i 5 duchowy. Właśnie ten 5 klan... Nie wiem, dlaczego to mnie to tak zdziwiło, ale w sumie wchodzi na to, że koty mają coś w rodzaju jakby religii, byśmy powiedzieli, takiego czczenia przodków. Tylko może nie wchodźmy w szczegóły, bo to jest stopniowo ujawniane tak, na... Tak, tak, ale że po prostu mają coś takiego i w sumie się tak trochę nie spodziewałam. Więc to mnie trochę złapało z zaskoczenia. I nawet tak wiemy, że ta religia jest prawdziwa, bo nawet ma magiczny wpływ na przywódców. Nie powiem dokładnie jaki, bo to jest chyba w 16 rozdziale dopiero wyjawione. Mm-hmm. A że jest tyle klanów, to nie ma, że to spoiler, jak otworzycie książkę, to na mapce jest napisane, ile jest klanów i ich terytorium. Więc to jest nawet przed prologiem. I to jakie miałeś wrażenie po kolejnym czytaniu? Pewnie czytać kolejny raz. Że wycięłabym część scen, bo są kompletnie nieistotne. Jest tam takie sceny, że bohater po prostu spędza czas ze swoimi przyjaciółmi. Tak, no bo tych kolegów, których miał wcześniej, to oni byli tacy cool, więc musieli nadrobić z nowymi. O, i to jest kolejna rzecz, że on tak, że tak łatwo zapomniał o wszystkich swoich przyjaciołach. Łącznie z... Oj, jak się będzie nazywa w tej polskiej wersji? Łatek? Kleksik? Był ten gruby? Smudge. I Łatek, chyba Łatek. Łatek. Mi się wydaje, że był to Łatek. Bo to taka ciapa, taka klucha ciapa, tak, nie? Tak, klucha. No to był Łatek. Nie mam wrażenia, że powinien być bardziej wykorzystany w tym tomie. W sumie 2 razy się pojawia. Ale z drugiej strony jakbyś go wykorzystała. No bo to prawda jedyne to, co on robi na sam początku, no i w sumie potem się pojawia, ale to, co robi na sam początku, to głównie odciąga naszego głównego bohatera od ucieczki w dzisz. I ja po nim się nie spodziewam, że on by wyruszył na przykład na poszukiwanie rdzawego, bo on za bardzo trzęsie swoją frustrostą pupą. Może źle się wyraziłam. Nie tyle, że chciałam, żeby Łatek sam się pojawiał, tylko żeby wtedy... Spadł z wizytą? Nie, Ryży wtedy już ognista łapa, żeby czasem o nim pomyślał albo za nim zatęsknił. To był jego najlepszy przyjaciel. No ale widać, nie był taki cool jak banda renegatów biegących po lasach. Cold. Cold.
Właśnie o kwestiach edytorskich bardzo się nie będę wypowiadać, no bo jak mówiłam, korzystałam z wersji elektronicznej, więc to sobie szybko dopasowałam. Brum brum, brum brum. Chyba, że ty masz wersję książkową. Miałeś do czynienia z wersją książkową? Masz je? Mam, tylko że to jest anglojęzyczna wersja, nie mam polskiego wydania. Ale domyślałam się, że to pewnie podobnie wyglądało w polskim. Wielkość czcionki średnia. Ale bym powiedziała, że nawet dosyć spora. Ciut większa niż średnia. I skoro już mówimy o łatku, to ja mam właśnie taki problem, że książka używa łatka, ale także innego kota Henryka, żeby marudzić, jaka to kastracja zwierząt jest zła. Właśnie też był jeden motyw, który mnie dosyć zaskoczył. W sensie, że cię zabiorą do obcinacza i przestaniesz być samcem. I do początku nawet w sumie śmiechłam z tego, ale w sumie potem, no faktycznie to poważny problem dla kota. Ale właśnie za to seria jest często krytykowana, że jest adresowana do dzieci i uczy dzieci, że kastracja kotów jest zła. Kiedy jest bardzo dobra, bo mamy za dużo kotów. Widocznie w lesie nie jest za dużo. Ale głodują. Zoiste wzruszyła ramionami. Nie wiem, w ogóle... Nie, no to może raczej do części spoilerowej będzie to moje narzekanie na temat ich rozwrodu i tak dalej. Okej. Okay. Może to zostawmy. Co można jeszcze więcej powiedzieć? Ta książka nie jest skomplikowana. No nie jest właśnie... Dlatego mówiłam o tej czcionce, bo właśnie dużo jest nabita objętość. No i myślisz sobie, o, 300 stron, pewnie jest tu dużo zawartości. Otóż nie. W ogóle w moim były zupełnie inne obrazki tutaj na górze, na przerozdziałach. No bo miałaś polską wersję. Tak, tak. Było takie śmieszne. Że właśnie było jakby tak kot podzielony tak na dwie. W sensie taki rysunkowy, nie mocno. I był jeden jakby prawdopodobnie z klanu cieni, albo miał jakieś gwiazdki księżyc na sobie, albo z klanu gwiazd, whatever. A druga część była piorunowa. I był kot w takiej pozie i strzelał piorunami z łapy. I chcę zapytać, czy to jest kanoniczne. Czy któryś kot strzelał piorunami z łapy? Nie w oficjalnych książkach, ale jest tego, co pamiętam, taka chińska podróba w takiej właśnie pirackiej książki. Nie w oficjalnych. I to mi starczy. Okej. Okay. Zastanawiam się, czy to nie jest nawiązanie do longa animacji SSS Warriors. Taka grupa próbowa fanowsko adaptować właśnie pierwszy tom? Chyba tam na trzecim odcinku się zatrzymało. Możecie teraz widzieć nawet w tle, bo chyba wrzuciłam do tła animację właśnie SS Warriors, te intro do ich serialu. Może powiemy coś jeszcze o bohaterach? Jacy byli głęboko skomplikowani? Czy była jakaś tam szekspirowska postać? Żółty kieł? Żółty kieł! Najlepsza postać. Tak, zgadzam się. 10 na 10. No w sumie tak, no na standardy kotków to tak, tak 10 na 10 mimo wszystko. A nasz główny bohater... Powiedz mi jeszcze, dlaczego klan Pioruna się nazywa klan Pioruna? Bo to było jedna z tych rzeczy, których nie załapałam albo po prostu nie było. To chyba... O ile rozumiem klan rzeki, rozumiem, że mieszka przy rzece, klan cienia żyje w miejscu, gdzie jest słabo ze wszystkim, ciemno, mroczno. Klan wiatru też na jakimś pustkowiu żyje, chyba ma największe łowiska, ale nic tam nie ma. Tak, to... A klan Pioruna, bo... Bo piorun jest cool, coś poza tym? Później dalej będzie takie lore, że po prostu gdy powstawały te klany, to zostały nazwane po swoich przywódcach i przywódca pierwszy klanu Pioruna nazywał się Piorun. Po prostu to odimienne. Okay. Tak, tak. Dobra. Myślę, że autorka mogła wybrać akurat Piorun, dlatego że Piorun jest skojarzony z siłą, a to jest właśnie najbardziej klan nastawiony na walkę. No, I guess. To jakieś wytłumaczenie? To może jeszcze powiedzmy o naszym głównym bohaterze. Jaką postacią był on? Był! Był, tak, no jak mówiłam, prawda? Mamy tą wprowadzającą, mamy postać taką wprowadzającą, więc czy on się czymś wyróżniał? Czasem nawet myślał, ale I guess. Właśnie to, że w walce stawiał nie na siłę, tylko na inteligencję i podstępy. Chociaż miał wciąż problemy z kontrolowaniem masy ciała. Tak. I to, że ma bardzo miękkie serce i silną empatię, nawet jak widzi jakiegoś zranionego kota i wie, nie powinienem pomagać, bo to z innego klanu. A, pomogę ci! No, ojej, mam problem. Ojej, złamałem tak, kod wojownika. Bym powiedziała, że on ma takie dosyć tak dobrze funkcjonujące poczucie sprawiedliwości, żebym tak powiedziała, właśnie, które nie do końca współgra z tym, co klan mu narzuca. Ale też ma dużą inteligencję emocjonalną. Są takie momenty, gdzie ktoś jest zdenerwowany i nikt im tego nie wychwytuje, a ognista łapa właśnie jest to w stanie wychwycić. Czy taki Jake z Animals? Tak, Przeloże Rudy. I to chyba bardziej empatyczny może. Tak, tak, bo Jake... Jeśli chodzi o uczuciowość Jake'a, to on jest jak głaz nad gorzej, więc... Powiecie ciekawostkę? Kanonicznie w Wojownikach ojciec ognistej łapy nazywa się Jake. O nie, przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. W sumie ciekawe, jak przetłumaczyli Jake'a na polsku. Kuba. W tym momencie Royce uderzyła ręką w biurko, by wyrazić swe rozczarowanie ludzkością. Tak przynajmniej słyszałam. Nie wiem, czy to oficjalne tłumaczenie, czy fanowskie, ale wszędzie, gdzie zaglądałam, jak to przetłumaczyli, było Kuba napisane. Royce pija, aby zapomnieć.
Nie spodziewałam się. Jeśli mam być szczery, to jak ja powiedziałam, nie wiem, czy Kuba jest oficjalny, ale jak czytałam nową baśń, to mam wrażenie, że oni czasami po prostu za wszelką cenę starają się różnić od tłumaczenia Amberu i idą w bardzo dziwne kierunki. Tak? Nie mam porównania. I nie pamiętam w tej chwili dokładnie imion, ale chyba był taki przypadek, że kogoś, kto się nazywał Łaciata Mordka, przetłumaczył jako Brunatna Mordka. Kojarzę, że była kotka Brązowy Pysk. O, ta. A w sumie, właśnie to jest, moim zdaniem, sam problem jest w imieniu, bo jak było w oryginale. Brindleface. Brindle to właśnie taka nakrapiana ciapata. Najbliższym polskim odpowiednikiem tego słowa jest moręgowaty. Ów termin oznacza zwierzę posiadające ciemniejsze oznaczenia na jaśniejszym tle. Niekoniecznie muszą być to ciapki, mogą również być to pręgi. Brindleface jest opisywana jako jasnoszara kotka o ciemniejszych pręgach i ciapkach. Nie posiada żadnych ciemnobrązowych oznaczeń. Z tego powodu właśnie nazwanie jej brunatnym pyskiem jest interesującym wyborem ze strony tłumacza. Cóż, może błękitna gwiazda w tej wersji książki jest daltonistką. O ile pysk tak bardzo brutalnie brzmi, tak mordka brzmi bardzo słodko, nie? Że po co powiesz do kota, gumijesz po tej mordce i jest fajniutko. Ale do niej akurat mordka by pasowała, bo to ona głównie jest matką kociąt. I ona jest słodką postacią, więc do niej by pasowało. No, tak, brązowy pysk było. Chyba już tak mniej więcej powiedziałyśmy wszystko, co można bez spoilerów powiedzieć. Była jakaś inna postać poza żółtym kłem, która ci się podobała? Pisałam tobie, że estetycznie mi się podobał Białoburza. Dlatego, że on absolutnie nic nie robił, po prostu był. Ale był ładny, bo ja mam słabość do białych zwierząt, więc lubię go z powodów estetycznych. Właśnie odnoszę wrażenie, że właśnie z tej całej jakby ekipy plemiennej, klanowej, to właśnie Białoburza chyba robił najmniej. W tym tomie tak. Moje właśnie zastrzeżenie do tego tomu byłoby, że w sumie z wyjątkiem najbliższych przyjaciół Ognistej Łapy, czyli właśnie Szarej Łapy i Kruczej Łapy, z charakteru najwięcej dowiadujemy się o Tygrysim Pazurze, bo on jest tak trochę ważny, Błękitnej Gwieździe, a reszta NPC trochę. Tak. Nakrapiany listek ma jeszcze trochę i żółty kieł. Właśnie ja nakrapianego liścia ja nie czułam, ponieważ głównie, jak ja czytam w książkach, były opisy tego, jak ona jest ładna w promieniach słońca i jak to się odbija w jej oczach. I także jaka jest miła i czuła. I... Tak, i za nigdy nie poskąpi leczków, no bo jakby jest medykiem, no jakby poskąpiło, było to słabe z jej strony. Po prostu jak się dobrze zna na leczeniu, jaka ona mądra. Tak, ojej, i że jest ładna właśnie, parę razy powiem, że też jest ładna. Ogólnie powiedzmy, że nakrapiany liść nie ma żadnych wad, jest idealna. Tak wynika z tego tomu. Tak. Absolutnie żadnych wad. I jeszcze potrafi się odszczekać Tygrysiemu Pazurowi. Ideał, nie kotka. A skoro już właśnie mówimy o ideałach, to jest coś, co się często pojawia w komentarzach, ile ktoś mówi o wojownikach. Czy sądzisz, że Ognista Łapa to tak zwana Mary Sue, czyli postać, która jest przesadnie idealna, którą wszyscy kochają, wszystko się jej udaje? Udaje mu się za łatwo, ale to nie jest tak, że on dostaje wszystko na tacy. Przynajmniej odnoszę takie wrażenie. W sensie musiał pójść, musiał coś zrobić, musiał dostać przypał, musiał mieć tą karę, którą mu przywódczyni zleciła i tak dalej. No jakby był Mary Sue, no to nic z tego by nie dostał. Ja też czytając miałam wrażenie, że niektóre rzeczy, które mu się udawały, udawały to mu się dlatego... za prosto. Ale właśnie, że się udawały, nie właśnie z powodu tego, że autorka chciała, żeby się udało, tylko że nepotyzm, błękitna gwiazda bardzo chce mu, żeby się udawało. Tak. No jak masz za sobą potężne plecy w postaci przywódcy klanu, którego słowo jest święte tak naprawdę, przynajmniej ja to tak zrozumiałam. Tak, oficjalnie w kodeksie wojownika jest, że słowo przywódcy jest prawem. No to słuchaj, jakbyś... Dziwne, że jeszcze szybciej nie awansował. Dokładnie, że masz po prostu najpotężniejszą istotę w swoim środowisku, która bardzo mocno cię wspiera. A dlaczego Błękitna Gwiazda akurat jemu daje takie fory, to powiem w części spoilerowej. Okej. Czyli zgadzamy się, że Ognistej Łapie idzie za łatwo, ale to teoretycznie ma wyjaśnienie uniwersum, tylko że to nie jest powiedziane wprost, ale można wyczytać między linijkami. Tak, zgadza się. Czyli nie nienawidzisz Ognistej Łapy? Na razie nie, chyba że coś zrobi po tym. Okej, na razie go nie na tej etapie sagi nie mam z nim problemu zbyt dużego. To jeszcze tylko może tak szybko powiedzmy, bez mówienia dokładnie co to jest, co sądziłaś o tym takim momencie kulminacyjnym powieści? Był ekscytujący? W tym momencie zostały wycięte spoilery. Teraz właśnie Roy pyta mnie, o który moment kulminacyjny chodzi. Znak, że książka jest dobra, który moment kulminacyjny? Tak, bo ta książka ma coś takiego, chwila spokoju, bum! Chwila spokoju, bum! Znaczy, bardzo mi się podobało z racji tego, że moja ukochana postać w tym tomie dużo tam robi. Znaczy, powiem ci, że ogólnie ta książka jest
pamiętam, coś mi mówiłaś, gdy czytałaś, że trochę była za przewidywalna dla ciebie. Mhm. No tak, no bo jak przyszło na książkę prowadzającą. Plus na książkę nie dla możemy dzieci. Też za bardzo skomplikować sprawy. Tak, w sumie można było, zwłaszcza jeśli się dorosłym, przewidzieć, co będzie dalej. Tak, dorosłym, dorosłym. Chociaż było parę rzeczy, które mnie zaskoczyło, pamiętam, gdy czytałam śmierć pewnej postaci. Więc nie spodziewajcie się jakiegoś... Fajerwerku. Tak, nie spodziewajcie się tutaj szóstego zmysłu, takiego twistu. To już chyba będziemy kończyć, bo powiedziałyśmy tyle, ile można by spoilerów. Tak jak powiedziałyśmy, ponieważ to jest prosta książka, którą łatwo przewidzieć fabułę, zwłaszcza jeśli jest się starszym. Tak, dwa słowa więcej już mogą zaważyć na całej części bezspoilerowej, więc może lepiej się wstrzymać, póki nie powiedzieliśmy jeszcze niczego złego. Podejrzewam, że część osób w komentarzach nas i tak pogoni, że za dużo powiedziałyśmy. No sorry. Powiedziałyśmy, że żółty kieł istnieje. Rojce wzruszyła ramionami po raz kolejny dzisiejszego dnia. No moje zdanie to jest za mało. W sensie powiedział, że ktoś istnieje. Ludzie, ogarnijcie się. Nie jest aż tak źle. Jakieś myśli końcowe? W sumie będę czytać bez większego bólu dalej. Bardzo miło mi to słyszeć. Tak samo i Animos. Więc miło, że nasze umowy łamane na projekt wyszedł z tego, że w sumie obie strony są szczęśliwe na tak. swój sposób. Są zwierzątka, więc lubię. No w sumie. Komu byś poleciła tą książkę? Temu, kto jeszcze jej nie czytał. Znaczy no... Aj. Ja bym poleciła fanom Króla Lwa, bo przynajmniej w strefach anglojęzycznych fandom Króla Lwa niemal całkowicie pokrywa się... Się zazębia mocno. Tak, tak, z fandomem Wojowników. Bo tam są duże kotki, tu są małe kotki, tam jest intryga polityczna, tu jest intryga polityczna. Tam jest dramat, tu jest dramat. Tam jest romans, tu jest romans. Teoretycznie był w tym tomie. Bardzo słaby, kiepski romans, który łatwo przegapić. Gdzie? W tym momencie zostały wycięte spoilery. Ale on się tylko buził. Miziali. Ale on tak rozpaczał, bo on ją kochał, Grona. W tym momencie zostały wycięte spoilery. Też przegapiłam, gdy pierwszy raz czytałam. Raczej to czułam, że on miał jakby crusha na niej, że hej, fajna, ale że tak no... Później się okaże, że odstań miała to uczucie. No to fajnie, że było to powiedziane. A nie, tam nie wiem, ja nie zauważyłam nawet tego romansu, więc... Też za pierwszym razem nie zobaczyłam. Komu jeszcze bym to poleciła? Fanom Strażników Gahul? Jeśli lubicie książki o zwierzątkach... To bierzcie w ciemno. Tak. Albo jeśli chcielibyście czytać Grę o Tron, ale jesteście zbyt młodzi, mama wam nie pozwala, to Wojownicy. Tak, na pewno wam pozwoli, bo na okładce jest słodki kotek, więc to nie może być nic złego, prawda? Poczekajcie na szósty tom. Fanom Wodnikowego Wzgórza może być trochę za czysta woda. Wodnikowe Wzgórze jest hardkorowe. Rojze w dzieciństwie została straumatyzowana przez animowaną adaptację Wodnikowego Wzgórza. Może też osobom, które mają trochę kłopoty z czytaniem, bo to był prosty język? Tak, właśnie chciałam o tym wspomnieć, ale jakoś nie wyszło mi. Polskie tłumaczenie, to drugie, też jest bardzo proste. Co bym powiedziała, wręcz brutalne. Jeśli chcecie szlifować angielski, to też jest bardzo dobra książka, żeby tak, zacząć. Myślę, że tak. Ja właśnie tak zacząłem naukę angielskiego szlifować, od czytania Wojowników. Dlatego mam właśnie wszystkie tomy po angielsku i do dziś czytam po angielsku. Wybacz mi, Nowa Baśń. Po angielsku wychodzi mi w ogóle taniej je ściągnąć, bo Nowa Baśń ma ładne okładki, ładny druk i to, wiesz, idzie w koszta. A właśnie teraz Royce trzyma wydanie brytyjskie, to jest w miękkich oprawach, na makulaturze wydane. Zgadza się. Więc taniej wychodzi. Taniej wychodzi. Tym razie teraz jest przesyłka do Polski darmowa, więc no, czemu lepiej. Nie? I jeśli chcecie szlifować to po angielsku, to właśnie mówiłam wcześniej, Royce, jest na YouTubie fanowski audiobook. Dam wam do niego linki, tam jest nie tylko pierwszy tom, tam jest, wydaje mi się, że cała pierwsza seria i trochę tych pobocznych różnych tomów. Chyba nawet druga seria, być może trzecia, początek przynajmniej jej, więc macie dużo materiału na parę tygodni, jeśli chcecie się zagłębić w kotki. Też dam link do adaptacji animowanych, do SSS Warriors, bo użyłam ich animacji, więc na pewno do nich, ale też dam wam do Tribble of Doom. Dlaczego akurat do niej? Bo ona jako jedyna osoba, która próbowała fanowsko zekranizować pierwszy tom, jako jedyna dociągnęła to do końca. Co prawda pierwsze odcinki ona nawet nie wiedziała jak animować, programu do animacji nie miała. Jak ona prosi, żeby oglądać od 18, bo dopiero wtedy jej zdaniem wygląda w miarę dobrze. Ale jest całość! I nawet trochę zrobiła zmian, że pewien romans jest bardziej widoczny. Dotykają się w pewnym momencie łapami. No to już jest love. Tak. Więc polecam tą adaptację. W ogóle patrzę na te imiona, nie angielskie. Jak to wygląda?
Lepiej to wygląda, jak to jest ściśnięte. No, w polskim by to nie przeszło. Pamiętam, że Amber eksperymentowało, był szaroplęgi razem napisane, ale no to nie z każdym się da. Nie z każdym się da, niestety. Ale ognistołapy mógłby być. Też coś, co uprościli w polskiej wersji, to jak w oryginale ktoś się nazywał na przykład Cloud Kit, wszystkie kocięta miały kit końcówkę. Mm-hmm. W polskim to usunięto i się nazywają tylko obłoczek, czy jakoś tak. Mm-hmm. Mnie to osobiście denerwuje, bo mi się bardzo podobało, że po prostu było widać ten schemat u kociąt i ciągnięty do uczniów. Była to jakaś ciągłość kulturalna. Plus to właśnie odróżniało koty klanowe od kotów dzikich. Te koty, które były poza klanami, miały jednowyrazowe imiona. I zastanawiam się właśnie, jak to nowa baśń rozwiąże, bo w późniejszych seriach jest coś takiego, że właśnie ktoś miał kocięta poza klanem i one miały właśnie jednowyrazowe imiona i jest taka scena, że okej, dołączyłaś do klanu, to co ty na to, że teraz nazwiemy je taki kit i taki kit? Co zrobi nowa baśń? Wytnie tą stronę? Może zrobię odwrotnie. A, że mają podwójne i klan utnie. Mhm. Więc myślę, że mogło właśnie tak pójść. A w sumie nie wiem, czy ten tom już nawet nie wyszedł, bo to było w drugiej serii. Powiedzcie mi, czy stokrotka już była. To jak, kończymy? Myślę, że tak. Na razie na ten moment tak. Zapraszamy za tydzień do odcinka ze spoilerami. Teraz nie ma szantażu, nie? Bo jest miesiąc kota. Tak, plus już powiedziałam, że za tydzień będzie, już nie ma co udawać. W każdym razie, do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Hej. Nie mogę sobie skojarzyć, jak Speckle Tale była po polsku nazwana. Jezus Maria.